Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco na naszym kolejnym dniu wyzwania medytacyjnego. Dzisiaj dzień 20. Jeżeli jesteś nową osobą, która dopiero co do nas dołączyła, to zachęcam Cię do tego, abyś zapisał się do tego wyzwania. Dzięki temu będziesz otrzymywać codziennie maila z linkiem do aktualnej medytacji. Tutaj na dole w opisie tego filmu znajdziesz także link do dnia zero, w którym wyjaśniam i opowiadam, o co tak naprawdę chodzi w całym tym wyzwaniu. Możesz także zacząć całe wyzwanie od samego początku. W pierwszym mailu przyjdzie do Ciebie link, który odeśle Cię do pierwszych nagrań, albo iść razem z nami tempem, które tutaj jest nadane, zaczynając tak naprawdę od dnia dzisiejszego. Nie ma większego znaczenia, czy będziesz zaczynać od pierwszego dnia, czy będziesz zaczynać od tego dnia, który mamy obecnie. Każda z tych medytacji trwa około 10 minut i każda z nich zawiera w sobie inną afirmację. Zachęcam Cię do tego, abyś w ciągu dnia przypominał sobie tą afirmację i zgodnie z nią podejmował pewne decyzje, działania, pozwalał sobie również na zmianę myślenia, która będzie zgodna z afirmacją, którą tutaj będziemy dzisiaj wprowadzać do Twojego życia, do Twojej przestrzeni, do Twojej podświadomości. Dzisiejsza afirmacja, jakże niesamowicie ważna, jest to jedna z moich ulubionych afirmacji, ponieważ tak bardzo rzadko, świadomie dajemy ją sobie. Ta afirmacja dzisiaj brzmi: doceniam siebie. Doceniam siebie. Jeżeli jesteś gotów, to zaczynamy. Usiądź wygodnie. Zamknij oczy. I pozwól sobie wsłuchać się w swój oddech, w to, jak powietrze wpływa do Twojego ciała, powodując, że Twoje płuca rozszerzają się, klatka piersiowa unosi. A przy wydechu Twoja klatka piersiowa opada, dając uwagę swojemu oddechowi. Zacznij liczyć wdech 4 sekundy, zatrzymaj na 2 i głęboki wydech 4-sekundowy. I kilka takich głębokich wdechów weź, skupiając się na oddechu, pozwalając, by z każdym kolejnym wdechem i wydechem Twoje ciało stawało się coraz bardziej zrelaksowane, ramiona coraz bardziej rozluźnione, a wszelkie napięcie i stres odchodziły z Twojego ciała. I następnie przejdź świadomością do przestrzeni swojego serca. I dzisiaj chciałabym Cię zaprosić do pewnej praktyki, zanim wprowadzimy afirmację. Chciałabym, żebyś sobie wyobraził i poczuł i przypomniał, jak to jest, kiedy próbujesz pić przez słomkę. Kilka praktyk chciałabym, żebyś teraz zrobił, wyobrażając sobie, poprzez wciąganie powietrza przez nos i zaciskanie mięśni brzucha jednocześnie. Wyobraź sobie, jak
energia, która jest zlokalizowana w Twojej dolnej części, w Twojej czakrze podstawy, tutaj na dole kręgosłupa. Wyobraź sobie, jakbyś wszystko to chciał przesunąć poprzez zaciśnięte mięśnie tu w kierunku serca i zatrzymując w sercu. I będę Ciebie instruowała. Weź głęboki wdech przez nos i zaciskając jednocześnie mięśnie brzucha, wyobraź sobie, jak cała energia, która jest tam na dole, przeniesiona zostaje tu do przestrzeni serca. I poczuj, jak ona się przenosi i tu w sercu pozostaje, otwierając Twoje serce, napełniając je energią, życiem. I kolejny głęboki wdech przez nos z zaciśniętymi mięśniami brzucha i przenieś mocno swoją świadomością i uważnością energię tutaj do przestrzeni serca. Wyobraź sobie, jak wciągasz tą energię, przesuwasz ją. Ona idzie w górę i w górę cały czas na zaciśniętym brzuchu i na wdechu i puść. I oddychaj spokojnie. Jeśli jesteś gotowy, to powtórzymy to jeszcze 2 albo 3 razy. Głęboki wdech przez nos, zaciśnij mięśnie brzucha. Wraz z zaciśniętymi mięśniami wyobraź sobie, jak zaciskają się też mięśnie Twojego krocza. Zaciśnij te mięśnie i wyobraź sobie, jak cała energia z dolnych czakr, tutaj z podstawy kręgosłupa, przenoszona zostaje do przestrzeni serca. Wyobraź sobie, tak jakbyś wciągał przez słomkę płyn. I tutaj to wszystko się lokalizuje. I wypuść powietrze. Staraj się za każdym razem wytrzymać jak najdłużej. Na wdechu, przesuwając całą energię z dolnych części Twojego ciała. Tutaj, gdzie masz krocze, gdzie jest koniec Twojego kręgosłupa, dolne partie kręgosłupa. Do przestrzeni serca. Jeśli jesteś gotowy, zrobimy jeszcze raz to samo. Głęboki wdech przez nos. Zaciśnij mięśnie brzucha wraz z mięśniami brzucha, zaciśnij mięśnie krocza i przenieś całą energię z dolnych części do przestrzeni serca i tutaj pozostaw. Wytrzymaj jeszcze. Jeszcze. I puść. I oddychaj. Spokojnie. I głęboki wdech przez nos. Jeszcze raz zrobimy to samo. Zaciśnij mięśnie brzucha, zaciśnij mięśnie krocza i przenieś całą energię, która się zlokalizowała tutaj w dolnych częściach Twojego ciała, do góry, do serca. I tu zatrzymaj oddechem, wstrzymując oddech. Jeszcze chwilę. I puść. I pozwól teraz, by Twoje ciało opadło, zrelaksowało się, oddychając spokojnie. Pobądź tu w przestrzeni serca. Rozgość się tam. I następnie przenieś swoją uważność do centrum swojej głowy, do punktu tuż za Twoimi oczami.
Teraz przenieś swoją uwagę do centrum swojego gardła. Kilka głębokich wdechów i z każdym wdechem wejdź z powrotem w przestrzeń swojego serca. I pozostając tutaj w tej przestrzeni, wprowadzimy dzisiejszą afirmację. Doceniam siebie. Ja dzisiaj doceniam siebie. Ja dzisiaj doceniam siebie. I pozwól sobie poczuć to. Jak to jest doceniać siebie z miłością? Jak to jest doceniać siebie z szacunkiem? Doceniać siebie. Tego, kim jesteś, tego, jaką drogę przeszedłeś, tego, jakie doświadczenia masz za sobą. Doceniać siebie za wszystkie swoje osiągnięcia, a przede wszystkim za te momenty, które być może uważasz za porażki albo upadki, a dzięki którym jesteś, kim jesteś dzisiaj, mimo że tak wiele razy zdarzały się one w Twoim życiu. Ty wciąż masz siłę iść do przodu, wciąż masz wewnętrzne pragnienie zmiany swojego życia, poznania siebie, dotarcia do tego, kim jesteś na najgłębszym poziomie swojego jestestwa. Ja dzisiaj doceniam siebie. I pozwól sobie poczuć to całym swoim ciałem i zanurz się w tej emocji. I pozwól sobie zobaczyć siebie. Siebie, który docenia to, kim jest. Docenia to, co osiągnął. Docenia to, co przeszedł. Ja dzisiaj doceniam siebie. Ja dzisiaj doceniam siebie. Wypowiedz to na głos. Niech osadzi się to w Twojej przestrzeni i w Twojej podświadomości, nadając kierunek dzisiejszej energii, wibracjom, Twoim emocjom, myślom i czynom. Ja dzisiaj doceniam siebie z miłością,
z wdzięcznością, z szacunkiem, z uznaniem całej mojej drogi, którą przeszedłem, którą przeszłam. Ja dzisiaj doceniam siebie. I głęboki wdech. I połóż swoją lewą dłoń na sercu. I podziękuj sobie za dzisiejszą medytację, za dzisiejszy czas dany sobie, ale przede wszystkim podziękuj sobie z miłością za siłę, jaką miałeś i jaką wciąż w sobie masz, by dążyć do życia, którego pragniesz, by codziennie rano wstawać i mimo wszystko dalej iść w kierunku, do którego cię pcha wewnętrzne prowadzenie. Podziękuj swojemu ciału. Podziękuj swojemu wewnętrznemu dziecku, tej malutkiej, malutkiej cząstce, która w tobie jest. Dziękuję. I powoli, z każdym kolejnym oddechem, zacznij wracać do siebie. Świadomością i uważnością do swojego ciała, do swojego nowego życia, do nowego dnia, który na ciebie czeka, z ekscytacją na wprowadzenie w życie i w działanie tej nowej energii i nowej afirmacji. I doceniaj dzisiaj siebie na każdym możliwym kroku. Kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Dziękuję wam, kochani, że byliście dzisiaj ze mną. Kolejny niesamowity, niezwykły poranek medytacyjny. Nie zapomnij także subskrybować mojego kanału i nacisnąć dzwoneczka, aby być informowanym o nowych nagraniach, które tutaj się pojawiają. Jeżeli czujesz, że to wezwanie medytacyjne zmienia twoje życie, że te medytacje są niesamowite, podziel się koniecznie tym nagraniem ze swoimi znajomymi, udostępniając link na swojej tablicy, na Facebooku albo Instagramie lub wysyłając w wiadomości prywatnej do swoich znajomych. Nie zapomnij mnie też oznaczyć w tym poście, w którym będziesz polecał to wyzwanie medytacyjne. Życzę wam cudownego, wspaniałego dnia i do zobaczenia jutro.